Skojarz dwucyfrową liczbę z postacią, czynnością i rzeczą. Na przykład 23 może być Michaelem Jordanem, ponieważ w czasach, gdy grał w koszykówkę, nosił koszulkę z napisem 23. Czynnością Michaela Jordana jest rzucanie, więc mamy czynność rzucać. Rzeczą, ym, którą rzuca, jest piłka, więc 23 reprezentuje Michaela Jordana. Rzucanie i piłkę. Jeżeli mielibyśmy sekwencję liczb 23, 23, 23, no to mielibyśmy scenkę Michael Jordan rzuca piłką. Weźmy teraz pod lupę numer 10. Ja sobie reprezentuję przez tę liczbę Messiego. Więc mielibyśmy postać Messi. Czynność według mnie może być kopanie, więc czynność kopie. I na przykład Messi kopie w słupek, więc rzeczą jest słupek. Um, I jeżeli chodzi o, o to zestawienie liczb, to warto mieć na uwadze, że jeżeli mamy sekwencję na przykład trzech par. Liczb dwucyfrowych, no to pierwsza reprezentuje zawsze um, osobę, druga czynność, a trzecia reprezentuje rzecz. Czyli na przykład, tak jak mieliśmy wcześniej, Michael Jordan rzuca piłką. Więc jeżeli mielibyśmy połączyć sobie dziesiątkę z 23 i 23, no to mielibyśmy wtedy sekwencję liczb 10, 23, 23, czyli Messi rzuca piłką. A gdyby na przykład było to 23, 10, 10, to Michael Jordan, bo jest na początku 23, kopie w słupek. Teraz weźmy sobie um, liczbę, czy też bardziej zestawienie cyfr 07 James Bond. Dla mnie to jest James Bond. Wiem, że James Bond ma 0,07, ale kojarzy mi się również z 0,7, więc mamy James Bond um, jako osobę do tego zestawienia 0,7. Ale jeśli, jeżeli chodzi o czynność, to my mamy pije i whisky, czyli James Bond pije whisky. Jeżeli mieliby, mielibyśmy na przykład um, takie zestawienie jak 07-10-23, no to mamy w tym momencie Jamesa Bonda kopiącego piłkę. Taka scenka. I to nam reprezentuje właśnie zestawienie tych cyfr. Następnie dodajmy sobie liczbę 69, co dla mojego pokolenia myślę, że może reprezentować postać na przykład Johnnego Sinsa, który jest aktorem w filmach dla dorosłych. Jako czasownik w tym zestawieniu, czyli czynność, możemy dołożyć sobie uprawia, na przykład uprawia miłość, jeżeli chodzi o, o takie zestawienie z. Obiektem, czy też rzeczą, no to możemy oczywiście uprawiać miłość na łóżku. A więc John Sins uprawia miłość na łóżku. Tak byśmy mieli ułożone zestawienie, gdyby było 69, 69, 69. A jeżeli mielibyśmy zestawienie 69, 07, 10, no to wiemy już, że 07 jako czasownik to jest pije. A 10 jako rzecz jest słupkiem. Czyli John Sins pije ze słupka. Więc jeżeli mamy taką liczbę jak 690 710, to moglibyśmy ją sobie rozbić na takie zestawienie w scenkę John Sins pije ze słupka. Czyli na przykład przykleiły sobie nie wiem, jakiś koktajl do słupka w bramce, bo akurat stał na bramce i pije sobie co jakiś czas. Ten koktajl, żeby mieć więcej siły, cokolwiek, whatever. Um, jeżeli mamy takie zestawienie jak 236907, to moglibyśmy sobie to skomponować w scenkę Michael Jordan uprawia whisky. Okay. Uh, I to jest pierwsza część. A teraz weźmy sobie coś takiego bardziej zaawansowanego, na przykład tak potężną liczbę jak 23 07 69 69 23 07 07 07 07. Rozbijamy sobie to na grupy po trzy pary i standardowo robimy to co wcześniej. Mamy zestawienie 23 07 69 czyli Michael Jordan pije na łóżku. 692307 John Sims rzuca łyski no i 070707, 07, 07, czyli James Bond pije łyski I w tym momencie, jak możemy sobie to uporządkować, żeby nam taka sekwencja cyfr nie wyleciała z głowy. Załóżmy, że jest to na przykład nasz kod do, do konta bankowego, chcemy go mieć zawsze w głowie, żeby nie musieć go zapisywać na kartce. No to możemy oczywiście zastosować sobie te scenki. Na przykład we własnym mieszkaniu. Więc możemy sobie na przykład wyobrazić w naszym mieszkaniu, że przy łóżku, a właściwie na łóżku, Michael Jordan pije na przykład wodę na łóżku. Ok. Następnie na fotelu Johnny Seans rzuca szklanką z whisky, bo jest zdenerwowany. Coś go zdenerwowało, coś go wkurzyło, zirytowało. I patrzymy się na nasz telewizor, jeżeli taki posiadamy a w nim jest film, na którym James Bond pije whisky. Proste. Czyli innymi słowy zamieniamy sobie sekwencje cyfrowe na obrazy, żeby nasz mózg widział e, łatwe do skojarzenia wizualne repre reprezentacje tych wszystkich cyfr, bo cyfry same w sobie no, żadnego kreatywnego przykazu nam nie wnoszą, a e, postaci takie jak James Bond, Johnny Sins czy Michael Jordan jak najbardziej. Ja oczywiście zapraszam cię do subskrybowania kanału, nie zapomnij tego zrobić. Pozdrawiam, cześć.